AMI, czyli Międzynarodowe Targi Samochodowe w Lipsku, doczekały się już 21. edycji. Biorąc pod uwagę, że od granic Polski do centrum targowego Leipziger Messe dzieli nas raptem 200 km, trudno w jakikolwiek sposób usprawiedliwić swoją nieobecność na tej imprezie. Natomiast powodów, aby jednak się tu wybrać, znajdziemy wiele. Jednym z pierwszych jest obfitość prezentowanych samochodów i nowinek technicznych. Nie brakowało oczywiście nowości, chociaż tych prawdziwych, światowych premier tutaj nie doświadczymy, to na tle naszych imprez wystawienniczych Lipsk lokować należy w zupełnie innej lidze. Co było ciekawego? Pełen przekrój europejskiej oferty motoryzacyjnej wzbogacały rozwiązania proekologiczne. Samochody zasilane LPG, CNG, hybrydy czy różnej maści pojazdy elektryczne. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. A jak tam branża autogazu? Kia w Niemczech przedstawiła model Sportage w wersji zasilanej autogazem. Czyli jednak można. Identyczny egzemplarz został niedawno sprzedany w Niemczech, stając się półmilionowym samochodem napędzanym LPG u naszych zachodnich sąsiadów. Gruszek w popiele nie zasypali Francuzi. Renault pokazało najnowsze dziecko koncernu, czyli Dacia Logi, która otrzyma instalację autogazu, uzupełniając ofertę rumuńskiej marki. Uwagę zwracała także zupełnie u nas zapomniana i niechciana Łada. Na lipskich salonach rosyjski producent chwalił się gazową ofertą. A co z autami elektrycznymi? Jeden z liderów tej branży, francuski Renault, współpracujący z Nissanem, zademonstrowało model Zoe. Auto w pełni elektryczne, choć na pierwszy rzut oka przypomina Clio. Dla osób lubiących wyróżniać się w tłumie, francuscy esteci za prawie 10 tysięcy euro zbudowali model Twizy. Sympatyczne pędzidełko o futurystycznych kształtach, nie większe od skutera, za to z elektrycznym sercem pod maską. Ciekawie rozwija się technologia wodorowa. Lubiący wynalazki mieszkańcy Dalekiego Wschodu pokazali w Lipsku Honda FCX Clarity oraz Hyundai iX35 i wszystko byłoby świetnie, gdyby nie tankowanie. Jak nas uświadomiono, najbliższa stacja z wodorem dopiero w Berlinie. Targi motoryzacyjne w Lipsku to wydarzenie, w którym należy wziąć udział. Każdy fan motoryzacji znajdzie tu coś dla siebie, od małego auteczka miejskiego, poprzez limuzyny z wyższej półki, aż po przyjazne środowisku samochody na miarę XXI wieku.